Loża radiowa. A w studiu witamy naszego gościa. Jest nim Tomasz Zawadzki, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Opola. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie naczelniku, co jakiś czas jest dość głośno o zakupach nowych autobusów, wymianie taboru MZK. Wiem, że te zakupy były podzielone na 3 transze. Proszę powiedzieć, ile z tych nowych autobusów już jeździ po Opolu, a na ile autobusów jeszcze czekamy? Jeździ już 51 sztuk z tego ostatniego projektu Czysta Komunikacja Publiczna. Czekamy teraz na ostatnie 10. Przetarg jest rozstrzygnięty. Wygrał tym razem Solaris, przełamał passę, także będziemy mieli nową markę na ulicach miasta. A w czym Solaris okazał się lepszy od MAN-a? No, przede wszystkim w cenie. Tu jest konkurencja cenowa. Oczywiście były też inne elementy oceniane, tam czas gwarancji i też czas gwarancji jest dużo większy w Solarisie, więc no tutaj zwycięstwo jest zasłużone. A jak długa jest ta gwarancja? 36 miesięcy. Jeżeli chodzi o wnętrze tych autobusów i komfort pasażera, to będzie różnica między jedną marką a drugą? No to jest kwestia subiektywnej oceny. Wydaje mi się, że standaryzacja w tej chwili jest na tyle podobna, że tutaj pasażerowie nic nie odczują, ale są zwolennicy. Są zwolennicy Solarisa, są zwolennicy MAN-a, więc będą tutaj mieli wybór. Tak, będzie wybór. A MAN może się jeszcze odwołać od tego? Nie, już jest przetarg zamknięty. Te wszystkie terminy zawite już są skończone. Mhm. To będzie ostatnia transza i co, koniec z zakupami autobusów w Opolu? Nie, no absolutnie. No tutaj tabor autobusowy, tak jak każdy nasz samochód gdzieś tam się starzeje, trzeba autobusy wymieniać. To jest sprzęt, który jeszcze przemysłowo pracuje, więc się eksploatuje. No my w tej chwili myślimy już o taborze elektrycznym. Złożyliśmy wniosek do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. On jest w tej chwili rozpatrywany, już tam poprawki, drugą transzę realizowaliśmy. No, aplikujemy na razie na 5 autobusów elektrycznych, jedną stację ładowania taką pantografową, czyli co taką to znaczy? Ładowanie na dachu, czyli tak jak w tramwaju mamy pantograf podnoszony do góry, taki do drutów. Trolejbus trochę, tak? Trochę tylko bez linii na mieście. Tak, tak. No ale oczywiście to jest akumulatorowe, więc ten autobus się po każdym kółku na postoju doładowuje trochę i oczywiście ładowanie długie na zajezdni autobusowej. Tam też mamy w planie zakup ładowarek. Jeżeli wszystko się powiedzie, no to będziemy, ten projekt mniej więcej wyceniamy na 20 milionów. 5 autobusów za 20 milionów, tak? 5 autobusów i no ten cały system ładowania, to jest wszystko drogie. Też trochę to trwa. Już nie pierwszy raz rozmawiamy o tych autobusach elektrycznych. Takie trudne jest to postępowanie konkursu, bo to konkurs. To jest konkurs na poziomie krajowym. Duża alokacja, bardzo. Centrum Projektów Transportowych jest skrupulatne w ocenach. No tutaj mamy już to przerobione w Czystej Komunikacji Publicznej. Tak mniej więcej 9 miesięcy się rodzi taka ocena projektu. Proszę powiedzieć, bo rozmawiamy o wymianie autobusów, tak jak Asia zauważyła, nie pierwszy raz, co i rusz, takie newsy się pojawiają, że w Opolu pojawiają się nowe autobusy, a te pierwsze autobusy kupione ze środków unijnych, one już się zestarzały, bo to już lata temu pojawiały się pierwsze informacje o tym, że wymiana taborów MZK następuje. Tak, no 2011 to chyba są pierwsze z RPO, czyli one w tej chwili mają 8 lat. To nie jest jeszcze tragicznie, no myślę, że jeszcze drugie tyle spokojnie pojeżdżą. A najstarsze autobusy, jakie jeżdżą po ulicy Opola, to ile mają lat? W tej chwili trudno mi powiedzieć. No mamy bardzo fajną już średnią taboru. Po tej ostatniej dostawie średnia wieku taboru jest na poziomie, będzie na poziomie 3,2 roku, także będziemy mieli w zasadzie najbardziej nowy tabor w Polsce, jeśli chodzi o miasta wojewódzkie duże. A to jest tylko wymiana taboru, czyli starych autobusów na nowe, czy także MZK zwiększa swoją flotę, czyli ma więcej tych pojazdów niż miało wcześniej? Globalnie zwiększyliśmy, bo faktycznie planując te projekty unijne, przewidywaliśmy, że będziemy mieć stan taborów 95 sztuk. W tej chwili mamy już 105, także faktycznie nie wszystko wymieniamy jedno za drugie. Niektóre starsze autobusy pozostają, ale to wszystko jest w miarę nowa generacja. Autobusy, które mają silniki Euro 4, ta emisja jest i większe, ta emisja jest dosyć niska. No właśnie, bo wymiana to tak brzmi, że kupujemy nowy autobus, a stary, nie wiem, na złom. I tak faktycznie było na początku. Jak to było finansowane z RPO, to tak było.
było. Sztuka za sztukę. Stary autobus miał trafić na złom, nowy autobus wyjeżdżał wtedy za niego na miasto. Mhm. A w tej chwili już takiego wymogu nie ma wymiany, więc możemy te najlepsze egzemplarze pozostawiać. Kwestia autobusów to jedno, ale za chwilę porozmawiamy o tej całej infrastrukturze dookoła. Zostańcie Państwo z nami. Wracamy do rozmowy z naszym gościem, Tomasz Zawadzki z Wydziału Transportu Urzędu Miasta Opola. Panie Naczelniku, pytałyśmy już o autobusy. Ja teraz zapytam może o tablice, które informują, za ile minut możemy się spodziewać autobusu. Ja też przyznaję, byłam świadkiem takiej sytuacji, w której na tablicy pokazane jest, że linia na przykład numer 17 przyjedzie za minutę. Minuta mija, mija 10 minut, autobusu nie ma. Czy tutaj wszystko gra? Bo słyszałam skarżących się ludzi na przystanku. No wiadomo, to jest matematyczna tak zwana predykcja, czyli obliczanie czasu, za ile ten autobus dojedzie. Niestety różnie to bywa z korkami. Pewne rzeczy są nieprzewidywalne. System liczy te czasy dojazdu na podstawie średnich przejazdów z ostatnich dni w ostatnich tam przedziałach godzinowych. A to nie na podstawie GPS-u miało działać? To działa na podstawie GPS-u, ale oczywiście no, mamy pozycję jakąś autobusu. System widzi, że na przykład do przystanku jest 1000 metrów. Więc nie? Teoretycznie będzie za... Teoretycznie będzie za, nie wiem, minutę 30 sekund, nie? Ale po drodze zdarza się sytuacja kolizyjna, albo ktoś stoi, chce skręcić w lewo chociażby, no i blokuje na przykład przez 90 sekund dany przelot. No i już ta predykcja niestety nie działa tak, jak powinna. Powiem tak, jakby dla usprawiedliwienia. W tej chwili system jest jakby w fazie, nie chcę powiedzieć testów, tylko w fazie uruchamiania. On jest oparty na takim silniku liczącym systemu, kiedy przyjedzie. Już niebawem, myślę, że we wrześniu będziemy przechodzili na system oparty na autokomputerach, które są w autobusach. Jakby docelowy system matematyczny, który to będzie liczył, jest podobno dużo lepszy. Także tutaj myślę, że pasażerowie zobaczą postęp, natomiast no niestety to jest wszystko matematyka i pewnych rzeczy nieprzewidywalnym w takim ruchu drogowym nie da się wyliczyć, pokazać, przewidzieć. A kiedy trzeba będzie z drobniakami wsiadać do autobusu, jeżeli będziemy chcieli kupić bilet w autobusie właśnie? Do kiedy? A kiedy zrobimy to w sposób nowoczesny? To znaczy, generalnie projekt mamy, termin zakończenia mamy w listopadzie, pod koniec listopada, że tak powiem, wykonawca musi skończyć projekt. Natomiast myślę, że troszkę wcześniej już będziemy wdrażać te poszczególne etapy. Widzicie Państwo tablicę, za chwilę, myślę, wrzesień, październik będziemy montować automaty biletowe, później one się pojawią w autobusach na samym końcu. Już w tej chwili są w większości chyba autobusów kasowniki, te nowoczesne, które będą obsługiwać kartę zbliżeniową. Także myślę, że realny jest listopad. Czyli to etapami wszystko będzie wchodziło. A jeśli chodzi o tablice, to tu też jest ten proces zakończony, czy jeszcze w których miejscach nie ma tych tablic? Tablice już są wszędzie, oprócz lokalizacji, które są przewidziane w innych projektach, to znaczy Opole Wschodnie, Opole Zachodnie, tam też Opole Główne, tam też parę sztuk tablic jest przewidziane i one są tak zwanym zamówieniem uzupełniającym realizowane, czyli jeśli ten projekt będzie realizowany, będzie na tyle posunięty, to tam będzie też dokupywana tablica. Mhm. Czyli żeby się nie dublowały, mówiąc krótko. Tak. Mhm. Planujecie Państwo więcej buspasów w Opolu zrobić? Bardzo byśmy chcieli, tutaj jest, że tak powiem, zawsze kwestia kompromisu, zarządcą drogi jest Miejski Zarząd Dróg, także tutaj... No bo z jednej strony zwolennicy buspasów mówią, że to usprawnia ruch autobusowy w mieście, ale ci, którzy poruszają się samochodami, mówią, że no pas na drodze pusty stoi, bo te autobusy nie jeżdżą co minutkę, prawda? A reszta kierowców stoi w korkach i w ten sposób korki się wydłużają. Ja powiem tak, to jest kwestia polityki transportowej. Oczywiście na tym polega cała rzecz, że jeżeli usprawniamy komunikację zbiorową dla samochodów osobowych, dla transportu indywidualnego, to tego transportu zawsze będzie coraz więcej. Jeżeli osoba, która jedzie samochodem, faktycznie w tym korku stanie i będzie widziała pusty buspas z prawej strony, którym mogłaby szybko przejechać, no to ona powinna się zniechęcić i przesiąść się w autobus. Na tym polega rzecz, na tym polega dojrzała polityka transportowa. Proszę przejechać się do Berlina, proszę przejechać się do Kopenhagi, gdzie oprócz tego, że zabierane są pasy ruchu dla samochodów osobowych, dla autobusów, są jeszcze zabierane dla rowerów. Tak to się realizuje. Na tym polega.
No ale tam też chyba sieć autobusowa jest trochę gęstsza i trochę częściej te autobusy jeżdżą, prawda? To generalnie nie ma znaczenia, jak często jeździ autobus. Chodzi o przyzwyczajenia, zmianę przyzwyczajeń, nawyków. Jeżeli faktycznie byłaby duży popyt na te autobusy, to moglibyśmy zwiększać ich ilość. Powiem więcej, jeżeli mielibyśmy buspas na arteriach, które są bardzo zakorkowane, to na każdym kursie zyskalibyśmy na przykład 3, 4, 5 minut, co w skali całej sieci daje możliwość ograniczenia ilości autobusów, które obsługują daną linię. Czyli na przykład te nasze 105 autobusów, które w tej chwili obsługuje 26 linii, mogłoby obsłużyć 30 linii. Tak to działa. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilkę. A w loży radiowej Tomasz Zawadzki, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Opola. Czymś, co często tak opóźnia ten ruch autobusów, jest to, że nie ma gdzie kupić biletu. Pasażerowie wtedy często udają się do kierowcy, a kierowca oczywiście zamiast zająć się tym, żeby odjechać z przystanku, liczy te drobne i wydaje bilety. Kiedy to się skończy, panie naczelniku? Jakieś muszą być rozwiązania, no takie nowe chyba. No tak, no to jest jakby jeden z głównych celów do realizacji w tym projekcie, czysta komunikacja publiczna, właśnie zmniejszenie opóźnień autobusów powstających przy sprzedaży biletów. To był jakby jeden z elementów ocenianych przez instytucję pośredniczącą. Tak jak mówiłem, wdrożenie systemu biletu elektronicznego jest jakby termin listopadowy. Myślę, że w październiku, może we wrześniu już jakieś tam elementy zaczną być montowane i będzie można korzystać z biletomatów mobilnych, bo w każdym autobusie ma być biletomat mobilny, w którym osoba płacąc kartą będzie mogła sobie kupić bilet. A ten bilet elektroniczny to jest ta portmonetka, o której się kiedyś mówiło? Tak, bilet elektroniczny w postaci zbliżeniowej, tak zwana karta w standardzie Desfire, to jest taki standard, który zabezpiecza nam te środki na karcie, dosyć mocny, najmocniejszy w tej chwili na rynku. Tam będzie można kodować zarówno bilety miesięczne, czyli już te bilety kartonikowe, które są sprzedawane w kasach MZK, znikną, ale będzie też można kodować środki finansowe, na przykład 50 zł i podchodzimy sobie do kasownika, wybieramy bilet za 2,60 i jedziemy jednorazowo. Tak. Ale trzeba będzie mieć tę kartę ze sobą, ten plastik. Nie można by tego za pomocą aplikacji w telefonie zrobić? Za pomocą aplikacji już teraz możemy. Mamy aplikację SkyCash i możemy sobie doładować i zakupić bilet. To po co tą kartę wprowadzać w takim razie, skoro jest już aplikacja? Dlatego, że to jest najlepszy nośnik, najszybszy nośnik, bo w komunikacji zbiorowej bardzo liczy się czas. Zakup jednak tego biletu właśnie w aplikacji zajmuje parę sekund, a tutaj podchodzimy, przykładamy, to jest ułamek sekundy, więc nawet jak jest duży tłum, to dosyć szybko, sprawnie to idzie. Poza tym w aplikacji no, też trudno sobie wyobrazić, żeby mieć bilety miesięczne. Oczywiście taka możliwość jest, żeby był bilet miesięczny, ale co w sytuacji, w której telefon się rozładuje? No, to jest jednak ten nośnik kartowy jest najbardziej popularny i zresztą to pokazują inne miasta. No, wszystkie miasta to mają. No właśnie chciałam o to zapytać, czy podglądaliście państwo, jak to w innych miastach wygląda, bo na przykład ja we Wrocławiu kiedyś jeżdżąc, po prostu przykłada się telefon, który z konta bankowego po prostu odbiera mi te pieniądze, prawda, za bilet. I tak się zastanawiałam, czy to jest bezpieczne. To znaczy Wrocław jest faktycznie krok dalej. My niestety tego kroku nie mogliśmy zrobić, bo to jest projekt unijny, który planowaliśmy wiele lat temu. Wtedy jeszcze tej technologii nie było. Wrocław wszedł w taki system bardziej operatorski, czyli firma, która dostarcza, jest jednocześnie prowajderem, utrzymuje te usługi. Czy to jest bezpieczne? Myślę, że tak. Ja pełnej wiedzy w tym zakresie nie mam, natomiast to jest wirtualny bilet, czyli to działa w taki sposób, że czy przyłożymy telefon do kasownika, który pełni funkcję karty płatniczej, czy kartę płatniczą, to robimy sobie, prawda, jakąś transakcję na bilet jednorazowy i nie dostajemy żadnego wydruku, żadnego papierka. To są spore oszczędności w skali całego systemu komunikacyjnego i awaryjność tego jest mniejsza, a później, jeżeli przyjdzie kontroler, to przyłoży naszą kartę, tą samą, którą zrobiliśmy tą transakcję i będzie wiedział, czy mamy bilet, czy nie mamy biletu. To jest realizowane na podstawie takich tokenów, które są generowane, to są takie ciągi pseudolosowych liczb i myślę, że są dosyć bezpieczne, tak na wyczucie technologiczne wydaje się, że jest to bezpieczna technologia. I my taki krok
prawdopodobnie w przyszłości, w następnym etapie, jak już ten projekt wdrożymy, też jako miasto będziemy realizować. A czy zniknie całkowicie możliwość kupienia biletu u kierowcy za te drobniaki tego papierowego bileciku? Bo potrafię sobie wyobrazić po prostu seniorów, ale nie takich 60 czy 65 plus, ale tych właśnie na przykład 80 plus, bo przecież tacy też w Opolu są, mieszkają i korzystają z autobusów i wydaje mi się, że może nie wszyscy te aplikacje i te karty ogarną. Jasne, my sobie z tego zdajemy sprawę i to była między innymi przyczyna, że nie chcieliśmy wdrażać od razu takiego dużego kroku technologicznego. Pozostają bilety jednorazowe w kioskach, tak jak były. Ale te kioski nie wszędzie są. Kioski. Jasne, no ale wszystkie punkty, które do tej pory dystrybuowały bilety, a dystrybują, bo widać, że jak ludzie kupują w kioskach czy w kasach naszych biletowych, to one cały czas pozostają. Dodatkowo będzie 10 czy tam 11 biletomatów stacjonarnych na mieście w najważniejszych punktach miasta, w których jest duży tłok. Ale u kierowcy nie będzie można kupić biletu. Zaraz skończę, bo jakby w tych biletomatach też za gotówkę będzie można kupić, wrzucając monety czy bilon. Także ci te starsze osoby będą mogły kupić sobie te bilety. Natomiast u kierowcy, jak sobie to wyobrażamy u kierowcy? Chcemy wycofać sprzedaż biletów jednorazowych u kierowcy, ponieważ tak jak panie zauważyliście, zajmuje to dużo czasu i faktycznie te opóźnienia są spore. Czasem potrafią być 5-6 minut związane ze sprzedażą biletów. Dlatego chcieliśmy pozostawić możliwość zakupu u kierowcy biletów, ale tylko na przykład całodziennych. Okay. Czyli jeżeli kupujesz, decydujesz się, no to wyciągasz 9 zł i faktycznie jeździsz cały dzień. Także żeby po prostu ograniczyć troszkę to, no i być może kolejnym krokiem będzie w ogóle wycofanie sprzedaży u kierowcy. A to jest kwestia przyszłych lat, miesięcy? No myślę, że roku na przykład. Tak to perspektywicznie widzę od momentu wdrożenia. To do rozmowy wrócimy za chwilę. Nie wracamy do rozmowy z naszym gościem. Tomasz Zawadzki, Wydział Transportu Urzędu Miasta Opola. Panie Naczelniku, w agendzie Rady Miasta Opola, która się zbierze w najbliższym czasie, jest taki punkt: udzielenie zgody na podpisanie porozumienia z gminą Pruszków właśnie w sprawach transportowych. Chodzi o co? Pojedzie autobus do gminy Pruszków? Tak, taki jest projekt. Oczywiście tutaj musi być zgoda najpierw Rady Miasta, później podpisanie umowy. Jest też trochę kwestii technicznych, chociażby związanych z możliwością zawracania autobusu. Mówimy na razie delikatnie o górkach, o paru kursach. To czyli jest wszystko to decyzja. Czyli to najbliższa miejscowość przy Opolu. Tak, Zawinowy. Jeżeli chodzi o ten... Tak. I właśnie jak to będzie wyglądało? To jest tak, że gmina musi dopłacić trochę do tego kursu? Tak, dokładnie. Każda gmina, która przystępuje do nas do porozumienia międzygminnego, niestety transport jest deficytowy, czyli przychody nie pokrywają kosztów. No i tutaj podobnie jest w gminach pozamiejskich. Pruszków będzie mniej więcej 30 tysięcy w stosunku rocznie musiał dopłacić. A inne gminy też w taki sposób współpracują z Opolem, tak? Tak, na przykład dokładnie. Jest w przypadku Komprachcic i ostatnio chyba Łubniany. Komprachcice, jeszcze jest Dąbrowa, tutaj z kilkoma miejscowościami, a teraz jeszcze ostatnio doszły Łubniany z miejscowością Brynica. To jest tak, że te gminy się zgłaszają do miasta, czy miasto wychodzi z inicjatywą, czy nie chcielibyście naszego autobusu mieć u siebie? W dwóch kierunkach to działa. Pamiętam w przeszłości kiedyś klienci trafiali do nas jako do MZK i my próbowaliśmy gdzieś tam na włodarzy naciskać, że takie sygnały są. W tej chwili troszkę się sytuacja zmieniła, bo te lokalne społeczności naciskają mocno na swoich włodarzy, a żeby... Czyli już wiedzą, kogo naciskać po prostu. Tak, już wiedzą. To się faktycznie wyedukowało przez ten... Nie do MZK, tylko do swojego wójta. Tak. Panie Naczelniku, jeszcze skorzystam, że pan jest z nami. Prezydent ogłosił, że na najbliższej sesji ma być dołożona brakująca kwota, czyli 14 milionów złotych do Centrum Przesiadkowego Opole Główne. Centrum to jedno, ale to też się wiąże ze zmianami, no właśnie w kwestii przystanków i w ogóle komunikacji w tamtym regionie. Jak to się zmieni? Tak, to znaczy no podczas budowy, no generalnie autobusy komunikacji miejskiej nie wjeżdżają w tej chwili na dworzec i nie będą prawdopodobnie w przyszłości wjeżdżać na dworzec. Podczas jakby remontu prawdopodobnie jakieś tam objazdy nas czekają w przypadku zamknięcia, nie wiem, 1 maja czy Armii Krajowej. To pewne objazdy, to będzie realizowane tak samo jak ruch samochodowy. Natomiast generalnie rzecz biorąc, docelowo po realizacji tego przedsięwzięcia to ma być węzeł przesiadkowy. To ma służyć temu, żeby klient wychodząc na przykład z dworca PKP szybko wiedział skąd dokąd pojedzie, a nie na przykład szukał przystanku na remonta, który jest oddalony 500 metrów od... I nie jest to czytelne rozwiązanie, że... Bardzo często ludzie pytają. Tak, pytają właśnie o ten element, prawda? Więc
generalnie po przebudowie cały ten układ komunikacyjny musi być tak zorganizowany, żeby te wszystkie linie, które na przykład jadą ulicą 1 Maja, czy Trójka, czy 11, czy 12 zjeżdżająca ze Struga, skręcały w lewo, znajdowały się w rejonie tego dworca, a to na wymaga... Na jednym przystanku. Tak, na jednym przystanku, na jednym układzie przystankowym, a to wymaga, no niestety, zmiany organizacji ruchu na ulicy Kołłątaja, która się musi stać ulicą dwukierunkową i to prawdopodobnie w przyszłości się stanie po realizacji tego przedsięwzięcia. A wtedy... Rejmonta też dwukierunkowa będzie? Tak, no jeżeli w ciągu tam ulicy Struga ma być przeprawa przez Odrę, no to tak to przyszłościowo patrząc będzie wyglądało. A które przystanki znikną z Kołłątaja? Ten, który tak czasami zawadza na tej drodze, on zniknie? Tak, dokładnie. W momencie, kiedy będzie centrum zbudowane, no ten przystanek tam nie będzie potrzebny, a poza tym autobusy będą jeździły Kołłątaja dwukierunkowo, więc tutaj przy 1 Maja na wysokości w tej chwili obecnego dworca PKS będą duże przystanki z zatokami. Czyli zmiany. No, dużo zmian, ale takich w dobrym kierunku z punktu widzenia transportu publicznego zbiorowego. Będziemy obserwować. Dziękujemy bardzo za wizytę. Naszym gościem był naczelnik Wydziału Transportu z Urzędu Miasta Opola, Tomasz Zawadzki. Dziękuję. Loża radiowa.